Szanowni Państwo, jestem zdumiony, patrząc na tą salę, patrząc na liczbę osób, które dziś do nas przyszły, na to wspólne świętowanie. Jestem zdumiony, jako gospodarz pięknego powiatu mieleckiego, że tu w Mielcu, tu są korzenie prawicowe. Szanowni Państwo, zmiana rządzenia rozpoczęła się w 2014 roku. Jesienią 2014 roku Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory samorządowe w powiecie mieleckim. I moja skromna osoba została wybrana 3 grudnia na starostę powiatu mieleckiego. Jak większość z Państwa obserwowali, słuchali i czytali, były różne komentarze. Podobne do komentarzy, co są dzisiaj, tylko w mniejszym stopniu, bo to jest tylko powiat, a nie parlament. Ale mówili, dyzma powiecie. Jak się okazało po roku czasu, nie jest to dyzma. Jest to starostwo Zbigniew Tyłucha, który dziś stoi przed Państwem i chciałem kilka tematów przekazać. Budżet, któryśmy przyjęli, był naprawdę katastrofalny. Prawie nie do przyjęcia. 0,2% byłby nieprzyjęty. Ale dzięki determinacji całego zarządu oraz wszystkich radnych, naszych radnych, który mamy 13 plus 3, które było dużo komentarzy, dlaczegośmy to zrobili. Bośmy musieli, żeby rządzić w powiecie, musieliśmy to zrobić. Ale rządzimy my, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, dokonaliśmy dużo inwestycji. Patrząc na pana dyrektora pierwszego LO, który chodził i prosił, kiedy będę miał boisko, bo miał ściernisko, szanowni Państwo. Dziś ma boisko, ma piękne boisko. Dało się zrobić, dało. Skrzyżowania, ronda. Ludzie musieli zginąć, żeby zrobić tam coś. Szkoda tych ludzi, że zginęli, ale przez to, że nie rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Dziś mamy ronda, dziś mamy skrzyżowanie, dziś mamy chodniki, na których nie było pieniędzy. Tamta władza robiła chodniki w roku wyborczym. My robimy co roku. Siedliśmy razem, w ciągu 15 minut znalazłem 1 250 000 na chodniki. Te chodniki w każdej gminie, która gmina tylko złożyła chęć współpracy, chodniki ma wykonane. Wykonaliśmy dużo zadań, a takie najważniejsze, a może trudne, a dla mnie najprościejsze, było usunięcie pomnika, o który walczyliście wy Państwo przez kilkanaście lat. Szanowni Państwo, w ciągu 15 minut potrafiliśmy go ściągnąć, położyć i zawieźć tam, gdzie jego miejsce, do Rudy Śląskiej. Miałem spotkanie w tym temacie z ataszem rosyjskim. Przekonałem go w ciągu 5 minut, że postąpiliśmy słusznie i tak trzeba robić. Został jeszcze słup, który będzie zlikwidowany wczesną wiosną. Nie będzie już straszył, nie będzie przedstawiał jakichś tam tradycji. A chcę Wam tylko powiedzieć, że dokopałem się do materiałów, na który był zrobiony projekt. Ten pomnik miał być wyłożony marmurami, panie. Już nie będzie wyłożony. Już jest położony tam, gdzie było jego miejsce. W tym roku, tak mówiłem, w tym roku przybliżamy się do nowych inwestycji. Szanowni Państwo, można rządzić, dlatego liczę na to i życzę Wam, szanowni parlamentarzyści, że tak jak powiat potrafi rządzić, tak i Wy w całej Polsce potraficie to samo zrobić. Po raz pierwszy spłaciliśmy kredyt. Po raz pierwszy mamy inwestycje około 8 milionów i zaciągając kredytu. Jesteśmy przygotowani profesjonalnie na wykonanie zadań, które będą służyć Wam, szanowni Państwo. Pierwszym zadaniem, jakie w tej chwili zarząd i starostwo sobie postawił na ten rok, jest naprawa naszego pięknego szpitala. Szanowni Państwo, ten szpital ma służyć nam wszystkim i będzie nam służył. Bo mówią tak, że nie ma osoby, która do szpitala nie przyjdzie. Jedna na odwiedziny, druga chora. Oby tych chorych było jak najmniej. Ale w tej chwili trzeba dużo siły, dużo pracy i determinacji włożyć, żeby ten piękny szpital był nasz. A nie poszedł po obce ręce, bo jest za 5-12. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, bo naprawdę jest to piękny dzień, sobotni dzień, a Wy mimo tego pięknego dnia, groźnego, ale pięknego, przyszliście tutaj. Pozwólcie, że w imieniu własnym, w imieniu całego zarządu, w imieniu koleżanek i kolegów radnych złożę wszystkim Państwu najlepsze życzenia. Dużo zdrowia, optymizmu, patrzenia w przyszłość, że będzie lepiej, a razem na pewno damy radę zmienić nie tylko powiat, ale Polskę. I tego sobie i Państwu życzę. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.